Zadarła z przemytnikami? Musisz coś wymyślić. Września w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury miała miejsce premiera wspaniałego widowiska pod tytułem Lili. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem starosty Międzyrzeckiego oraz burmistrza Międzyrzecza. Dzieło jest takie bardzo złożone, bardzo dużo osób przyczyniło się do tego, że w ogóle powstało nasze widowisko, począwszy od scenariusza, który współtworzyli licealiści liceum ogólnokształcącego, po całą tą grupę bardzo złożoną, ponad 100-osobową artystów. I to są aktorzy z Teatru Pinokio, tancerzy z grupy tanecznej Trans, muzycy, którzy są takimi, można powiedzieć, wolontariuszami, którzy się zgłosili do nas. I to jest nasza taka, można powiedzieć, nasz debiut muzyczny, ponieważ mamy właśnie dwa utwory grane na żywo przez instrumentalistów. Mamy flety, dwoje skrzypiec, kachon i klawisze, także to jest taka nowość w tym roku. No i jeszcze kto tam? No i właściwie to są te trzy grupy, które współtworzą nasze show. Ja zawsze się wzruszam bardzo. Dla mnie to jest taki bardzo ważny czas, mnóstwo przygotowań, bo długo przygotowujemy się, żeby ten spektakl zaprezentować i to jest dla nas też takie ważne wydarzenie, bo my stoimy tańcem, a od jakiegoś czasu, w sumie od niedawna, łączymy siły z Teatrem Pinokio i tworzymy coś wyjątkowego, uważam. I co najważniejsze, uwrażliwiamy dzieci na sztukę. Odrywając od internetów i telefonów, a chyba to jest najważniejsze. No my się przygotowujemy właściwie cały rok z aktorami, natomiast takie już sensu stricte nad widowiskiem trwają od grudnia. I to są takie nasze próby aktorskie w ramach sekcji teatralnej oraz wspólne w soboty z tancerzami, z muzykami. No i też nie wspomniałam o naszej wspaniałej wokalistce Oli Dajworskiej, która po prostu przecudnie nam uświetnia swoim wokalem występ. Mam kilka utworów, które przedstawiam na scenie podczas spektaklu, ale też tutaj współpracuję z naszym Teatrem Pinokio, jeżeli chodzi o właśnie jakieś muzyczne kwestie, więc razem sobie śpiewamy, ćwiczymy, udoskonalamy nasze głosy. Aktualnie jestem studentką wokalistyki jazzowej w Zielonej Górze, a śpiewam tak naprawdę od dziecka, więc tak ta droga się płynnie, powiedzmy, ułożyła. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Możemy się spodziewać takiego widowiska, które nas na pewno rozświetli, da nam poczucie nadziei. Jest o dziewczynie i jej przyjaciołach i o tym, że się zgubiła. Weszła nie do właściwego kufra, ale kufer znalazł się na niewłaściwym statku i Lili dopłynęła do innego miejsca, rozdzieliła się ze swoim przyjacielem Johnem i przez całą właściwie historię się szukają. Po to, żeby się oczywiście odnaleźć, to nie spoileruję, ale chyba widz tego oczekuje. Natomiast co się wydarzy, jaki jest splot wydarzeń, to nie zdradzę. Gram w teatrze od 4 lat, to jest mój czwarty spektakl, więc te 4 lata temu pamiętam, że byłam na takich kilkudniowych zajęciach u pani Izy teatralnych i po prostu spodobało mi się to, więc dołączyłam do teatru i tak jakoś to już leci przez te 4 lata. No mi dużo radości przynosi po prostu samo wychodzenie na scenę, pokazywania no, tego, co umiem najlepiej jak mogę, bo wiadomo, że nie wszystko jest idealnie, ale staram się jak najbardziej i po prostu dlatego tu jestem i to chcę robić. Przychodzę na te spektakle, które tutaj są prowadzone, chyba wszystkie oprócz ostatniego, który opuściłam ze względów zdrowotnych. No, jest wydarzenie, można powiedzieć, że na skalę no, światową. Dzieci i młodzież, która tutaj występuje, no, powala naprawdę nasze serca i wszyscy jesteśmy zadowoleni wychodząc z tym. Jesteśmy jakoś poruszeni, te dzieciaki tutaj i ta młodzież po prostu występuje tak pięknie, wszyscy. Od zespołu tanecznego do muzycznego, do teatralnego. Te dzieci po prostu mają taki talent, że no, nie sposób na to nie przyjść, tak? Myślę, że
takie stuprocentowe zaangażowanie. Ich serce niemalże na dłoni pokazane dzieciom w różnej formie. Czy to jest próba w sali, czy to na scenie, czy konkursy, festiwale. Ważne, żeby dać serce, bo później to samo dostajemy od dzieci. Wystąpiła dla Państwa grupa Teatr Pinokio i grupa taneczna Trans z naszym nowym widowiskiem Lili. Całe widowisko było przepiękne, także wspaniała reżyseria, wspaniała gra aktorska, dzieci były wspaniale przygotowane, no i tancerze, także robili wielkie show. Dla mnie najważniejsze jest to, że kultura i sztuka łączy bardzo wielu ludzi ponad podziałami, nawet w takich najtrudniejszych momentach, i też dzisiaj zbieramy dla Powodzian, mamy puszki w holu, że właśnie po to tu jesteśmy, żeby też się wzajemnie wspierać.